Witam serdecznie i zapraszam na Kulturogrady. Dziś odwiedzimy pracownię Mostowa 37, gdzie zaprezentowano pracę 13 młodych poznańskich artystów. Zapraszam. Pracownia Mostowa 37 powstała w 2005 roku. Skupia osoby pełne pasji, zajmujące się szeroko pojętą twórczością sztuk plastycznych. Przez blisko 10 lat kadra składająca się z absolwentów Akademii Sztuk Pięknych, dziś Uniwersytetu Artystycznego, wypracowała skuteczne metody wspierania rozwoju twórczego młodych ludzi. Pod koniec kwietnia w pracowni odbył się wernisaż. Powiem szczerze, że jestem w ogóle zaskoczony tą wystawą, bo no już mając pewne doświadczenie oglądu właśnie już teraz czwartego cyklu, mam wrażenie, że to niezwykle się zmienia. Zmienia się tak, jak zmienia się kultura wokół nas i to naprawdę widać gołym okiem z roku na rok. Sam tytuł tego cyklu, Different Stories, różne historie, które wynikają właśnie z tego, że są to różne osoby, że jakby rozwój artystyczny nie polega na uczeniu pewnych zasad, jak należy rysować, jak należy malować, ale raczej na wspieraniu jakby takiego indywidualnego oglądu, indywidualnego spojrzenia na twórczość artystyczną, czy też po prostu szukania własnego języku wypowiadania się. I z tego względu jakby Different Stories i z tego względu taka różnorodność. Pracownia Mostowa 37 to swego rodzaju stowarzyszenie twórców, którzy we wspólnie wykreowanej przestrzeni mogą rozwijać idee artystyczne wynikające z doświadczeń poszczególnych członków grupy. Stworzyło się pewne grono osób pracując i przekazując jakby wiedzę oraz swoje doświadczenia z roku na rok. Mostowa jakby istnieje już od około 10 lat i w przeciągu tych 10 lat udało nam się zorganizować właśnie 4 takie wystawy. Different Story to czwarta odsłona 13 młodych ludzi, prezentująca różnorodność, odmienność, intymność przeżywania sztuki. W pracach Jagody Walczak, Izabeli Szulc, Marty Suszczyk, Marty Ptak, Mariki Ostrowieckiej, Karoliny Mądrzyckiej, Anny Jóźwiak, Magdy Hofy, Jędrzeja Guzika, Adama Gilerta, Uli Filipowicz, Mai Drosik i Marianny Brzezińskiej zobaczyć można naprawdę różne historie. Każdy prezentuje jakieś swoje prywatne prace, które robi w pracowniach u nas w szkole albo poza nimi. No i z racji tego, że jesteśmy na różnych kierunkach, to prezentujemy różne rzeczy, jako rzeźbę, rysunek, malarstwo. Grafikę. No. Grafikę. Tak. A co chcecie przekazać poprzez swoje prace? Do czego zmusić osoby, które będą je oglądały? Wydaje mi się, że jednak jakby tutaj chodzi o to, że pierwszy raz nam w sumie trafiła się taka okazja, gdzie możemy pokazać to wszystko i wydaje mi się, że to jest jedna taka trochę dla nas szansa poniekąd, trochę też coś takiego, gdzie możemy znajomym, którzy nie są po prostu styczni z tym na co dzień, zobaczyć, gdzie my spełniamy się jakoś, gdzie po prostu to wszystko gdzieś tam jakoś nas kształtuje i tak dalej. Połowa z nas jest w sumie na początku, bo większość jest na pierwszym roku. Niektóre osoby są na drugim, wiadomo, gdzieś tam dalej. Ale tak naprawdę wydaje mi się, że przez to, że mamy okazję właśnie teraz w tym momencie pokazać siebie, to jednak to jest taki fajny start na to, żeby później jakoś to klarować dalej. Thank you.
jest to taki właściwie ślad po rozwoju artystycznym dopiero wyłaniających się ludzi, którzy tą pracownię opuścili właśnie na pierwszy rok uczelni. I to jest właśnie zapis tego pierwszego szczebla rozwoju. Jakby wspierać tego typu działania. Jakby to jest jakby takie moje życie i też mój zawód, bo rzeczywiście wykładam na uniwersytecie. Natomiast nie wszyscy są moimi studentami, tak? Ale rzeczywiście miałem taką przyjemność kiedyś z nimi współpracować, ale bardziej w pracowni Mostowa niż na uniwersytecie. Nie tylko nauka rysunku i malarstwa, ale też w ogóle tak. Ale też takie spojrzenie w ogóle na sztukę i jakby mi się wydaje, że takie, no bardzo nas to wszystko ukształtowało. Sama atmosfera, która panuje tutaj w pracowni jest po prostu tak, mam wrażenie, jakby ponad wszystko, że wszyscy tutaj uczą się takiej swojego patrzenia, takiej wrażliwości. Czwarta odsłona cyklu Different Story pokazała, co siedzi w duszach ludzi młodych, ludzi twórczych i z ogromną pasją. Każda z zaprezentowanych prac była inna. O każdej powiedzieć można, że ma w sobie coś. Każda skłania do refleksji. I chyba właśnie o to chodzi.